Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget witam szanownych Państwa w omówieniu kolejnej aktualizacji dziś na tapecie patch z numerem 0.10.10 i co ciekawego wchodzi w tej aktualizacji. Z najciekawszych rzeczy to wydaje mi się, że będą super okręty w bitwach rankingowych. Jeżeli mówimy tu o balansie tych okrętów i ich właściwościach, to jest jedna sprawa, ale jako ciekawostka jakieś tam unowocześnienie w grze to już jest inna sprawa, także do gry wejdą dobrze nam znana już Satsuma i Hanover. Oraz tutaj kolejne okręty: francuski Konde, amerykański Annapolis, japoński Yamagiri i radziecki Zorki. I teraz tak te nowe trzy okręty: Konde, Annapolis i Zorki, będą miały możliwość prowadzenia ognia w nieco inny sposób, bo będziemy mieli albo to, co znamy do tej pory, że powiedzmy reload trwa, nie wiem, 5 sekund i to te 5 sekund wszystkie wieże są gotowe. I Strzelamy z nich raz i to jest koniec. Oczywiście możemy tutaj sobie również zastosować ten nowy tryb ognia, czyli ostrzał alternatywny, czy na dodatkowy tryb strzału. Tutaj przeładowanie będzie trwało dużo dłużej, ale każda salwa to będą dwie salwy na przykład. Także raz wciśniemy przyciski, z każdego działa wylecą dwie salwy na przykład albo trzy, w zależności od tego, którym okrętem gramy. Yamagiri to jest niszczyciel, który będzie dysponował dwoma typami uzbrojenia torpedowego, które będziemy mogli sobie w bitwie zmienić. Oczywiście również przeszkakując z jednego typu na drugi, powiedziałem uzbrojenia? Torped, o torpedy mi chodziło. Dwa rodzaje torped, i przeszkakując między tymi torpedami, będziemy musieli poczekać dłużej, niż by się to po prostu przeładowywało normalnie. Satsuma i Hanover to dobrze znamy. No, i jak będą te okręty dostępne, będzie je można zdobywać za żetony superkontenerów. żetony będziemy dostawać za granie dziesiątymi tierami, bo te jako tako traktowane będą jako tiery specjalne. W zasadzie słyszałem już takie informacje, znaczy takie głosy, że to są tiery 11, no ale to już przyjdzie nam ocenić po rozgrywkach. I można sobie te że to niewiem, zbrojowni na zestawy losowe i z tych zestawów losowych będą wypadały nam właśnie te superokręty. Ma to przeciwdziałać temu, żeby tych okrętów, tych super nie było w bitwach zbyt wiele. Będzie można nim grać w bitwach rankingowych i w bitwach kooperacyjnych. Sezon bitew rankingowych, format bez zmian 7 na 7, ale zmienia się to, że wszystkie ligi, czyli brązowa, srebrna i złota, będą rozgrywane na 10 tierze i będą również te superokręty w nich. 6 sprintów, pierwszy z nich ty, tydzień potrwa, następne po dwa tygodnie. Także będzie można trochę tej stali tutaj wydoić. Z ciekawostek kolejnych, czyli to, co mi się bardzo podoba, wraca wyścig zbrojeń. Ja ten tryb osobiście bardzo lubię. Zawsze jakiś to jest powiew świeżości w tej grze. Format 12 na 12 okręty 9 i 10 poziomu. No, i kilka map, kilka rodzajów buffów, które możemy sobie zbierać. Będziemy za nie dostawać punkty w bitwie i bazowego ekspa, z którego będziemy mogli sobie tam robić co chcemy. Będziemy mieli, moi drodzy, darmowy okręt do zdobycia. Okręt, który wygląda na pierwszy rzut oka jak Giulio Cesare, i to chyba nawet jest taki sam okręt. Z tym, że tutaj pod flagą floty radzieckiej, nazywa się Noworosyjsk, będzie tutaj. Kilka grup misji bojowych, 5 dokładnie tematycznych. No i po oś, zrobieniu piątej grupy utrzymamy taki sobie właśnie okręt do, z dowódcą, z 6 punktami umiejętności. Radzieckie lotniskowce. Czym się charakteryzują, to myślę, że już doskonale wiecie, bo już od jakiegoś czasu są dostępne w grze. Będziemy mogli wreszcie yy, zbadać sobie Tier 10 i Tier 8. Ci, którym się nie pofarciło we wczesnym dostępie, będą startować z niższych, lub z praktycznie z żadnego tieru, bo może ktoś w ogóle nie inwestował w to, żeby te okręty zdobyć. Czym one się charakteryzują, mamy Naloty bardzo podobne do tego, co mieliśmy w typie lotniskowców typu RTS, te stare lotniskowce, kiedy jedna eskadra miała określony ładunek torped, zrzucała go i musiała zawrócić do lotniskowca, żeby się przeładować. Tutaj działa to na podobnej zasadzie, z tym, że sterowanie jest właśnie takie, jak mamy na pozostałych lotniskowcach, czyli z y, trzeciej osoby. A nie z widoku taktycznego. Od ósemki te samoloty będą wyposażone w dopalacze rakiet, także będą szybciej osiągały prędkość maksymalną. Samoloty mają małą pulę HP i niewielkie prędkości przelotowe, ale no, siła uderzenia tych samolotów będzie naprawdę potężna, bo to będą bomby skaczące i odąków oburzące oraz dość sporą ilość torped, będą zrzucały torpedowce tych samych okrętów. Oraz rakiety podobne do tego co mamy na Midwayu. Nieduża ilość rakiet, ale duży damage, także tak to będzie wyglądało. Kontynuujemy wczesny dostęp do pancerników niemieckich, także tutaj się raczej za wiele nie zmieni. Klikając sobie tutaj, możecie sobie otrzymać dziennik konta premium, także można sobie kliknąć. Poprawki graficzne, czyli no dział, który w Wargamingu spisuje się chyba najlepiej, czyli dział odpowiadający właśnie za wygląd gry. Zostanie zmieniona woda, tutaj widzimy sobie jak to zostanie zmienione, zostaną dodane jakieś tam refleksje światła, będzie po prostu poprawiona ta woda, będzie wyglądała no, nieco inaczej, chociaż szkoda, że nie doczekamy się nowego silnika póki co w tej grze, no, ale nie ma na co liczyć. Tekstury HD na kilku mapach, Dwaj Bracia, Gorący Punkt, także Filipiny, A, przepraszam to Port Filipiny, Sankt Petersburg oraz Twitch Prime, także tylko dwie mapy póki co. Na Gorącym Punkcie, zobaczcie, będziemy mogli sobie podzielić taki oto wulkan. Będą jakieś tam animacje, jakieś ptaki, jakieś roślinki. A właśnie roślinki. Wiecie, że ja się trochę interesuję wędkarstwem. Będzie można teraz oglądać sobie ryby tutaj pływając okrętem podwodnym. Oczywiście nie pozdrawiam tych, którzy z tymi okrętami pływają. No ale jak już muszą pływać, to będą mieli troszeczkę ładniej, bo widzicie, że trochę roślinności, trochę zwierząt też również tutaj wodnych się będzie pojawiało. Z tego co mam to informacje właśnie o te ptaki, o których Wam mówiłem, będzie po prostu więcej takich, coraz to więcej takich dodatków wizualnych do tego, co mamy. To są które mapy? Aha, fiordy. Bitwy klanowe. Jeden chyba z bardziej oczekiwanych od jakiegoś czasu sezonów bitew klanowych, gdyż mamy go rozgrywanego na Tierze 10 i nie mamy na nim lotniskowców. Także to jest plus. I to w zasadzie tyle, co można by na ten temat powiedzieć. Format standardowy, myślę, że większość informacji będzie dostępna w kolejnych jakichś tam artykułach. 7 na 7 bitwy, 10 poziom, maksymalnie dwa pancerniki. Zmiany w okrętach podwodnych. To jest coś, nad czym teoretycznie warto by się pochylić, a ja powiem wam szczerze, że nie jestem zainteresowany okrętami podwodnymi absolutnie, ale jeżeli już jesteśmy przy temacie, to sobie zerknijmy. Ale w ogóle jak to jest napisane? Jedyną liczącą się bronią, którą dysponuje okręt podwodny są jego wyrzutnie torpedowe. Mechanika impulsów sonaru naprowadzania są kluczowe do oferowania przez tę klasę rozgrywka, aby oferowana przez tę klasę rozgrywka była wyjątkowo interesująca. Także WG trzyma się rękami i nogami, żeby tego konceptu nie zmieniać, bo no, ma być inaczej. Nie? A kogo to obchodzi? Ma być zbalansowany, a nie ma być inaczej. Więc tak, będą dwa rodzaje torped. Torpedy naprowadzane będą się cechowały zmniejszoną zwrotnością, a dystans, który... Yy, po którym przestaną naprowadzać na krążowniki niszczyciele, zostaną wydłużone. Także jeżeli teraz powiedzmy naprowadzały się do kilometra od okrętu, to w tym momencie będą się naprowadzały do dwóch, także jakieś tam ostatnie manewry możemy zrobić. Drugi rodzaj torped to są torpedy zadające większe uszkodzenia i one nie będą manewrowały na boki, czyli pozioma. Będą manewrowały tylko góra-dół, więc będzie można ich używać do walki z okrętami podwodnymi. Ale czy to jest dobre rozwiązanie? No zawsze troszeczkę lepsze, bo może te torpedy będą zadawały mniejszy damage i będzie łatwiej ich uniknąć. Oczywiście WG trzyma się twardo, że to w ogóle nie ma, nie ma nic takiego do rzeczy, nic się takiego nie dzieje. Mimo że dane sugerują, iż torpedy okrętów podwodnych nie są przesadnie, potężne, to od naszych graczy słyszeliśmy, że są one. Aktualnie zarówno efektywne, jak i łatwe do opanowania. No ciekawe, kto te dane zbiera. No wiadomo, że nieważne, kto głosuje, ważne kto liczy głosy, nie i będziemy mogli się tutaj od tierów wyższych między tymi dwoma typami torped przełączać. Zobaczmy, tutaj okręty podwodne szóstego poziomu będą miały tylko torpedy naprowadzane, a ósemki dziesiątki będą się przełączały, tak samo jak to mamy właśnie na tym super okręcie Yamagiri. Ja się tu już za bardzo nie będę zagłębiał, zmiany w wykrywaniu także będzie gorzej spotować okrętem podwodnym, to jest plus, bardzo mi się to podoba. No, i tu mamy kolejną informację, że testy będą kontynuowane. Także, no, raczej nie liczcie na to, że bomordowaliśmy się jeden patch z tym głównym w, w bitwach, i na razie to zniknie. Nie, nie, nie. WG stwierdziło, że po co ma tworzyć jakieś tam konkretne testy do tego, skoro może to wrzucić na serwer produkcyjny i będziemy my testować to sami jako żywy organizm. Osiągnięcia dywizjonu i gwiazda dywizjonu. Spoko. Nowe osiągnięcia zawsze na propsie, bo zawsze to jakoś tam ładnie wygląda w tej bitwie. Osiągnięcia dla dywizjonów. Byłoby to na pewno dużo bardziej ciekawsze, gdyby za te osiągnięcia były jakieś nagrody, ale jak doskonale wiemy, WG stwierdziło, że to jest niesprawiedliwe, bo niektórzy to se przychodzą pograć for fun i oni osiągnięć nie robią i jest niesprawiedliwy. Także jak umiesz grać, to chuj ci w dupę, a jak nie umiesz, to będziesz po prostu traktowany lepiej. Bo ludzie farmili osiągnięcia nie? i zdobywali szmaty, a teraz nie można, ale teraz jest lepiej. Gwiazda Dywizjonu, lista nagród do zdobycia za zagranie konkretnej liczby bite w dywizjonach ze z graczami ze swojego klanu. Co więcej, zbrojownia Giblartar trafia nam do zbrojowni za punkty badawcze, i trafia nam również Tulza do zbrojowni za węgiel. Czym jest Giblartar? To jest taki trochę goliad, tyle że ma tylko pociski przeciwpancerne i ma nieco inną konfigurację artylerii. Mamy yy, działowe wieże. I tych wież mamy sztuk 3. Dokładniejsze parametry pewnie w recenzji wam podam. Tul za to jest taki demon, tylko cierniżej i nieco inna konfiguracja artylerii. Nie, mamy 3 razy 3, tylko 2 razy yy, 3 czy tam 3 razy 2. No w każdym razie po jednej rurce mniej na wieży. I dostępny będzie ten okręt za węgiel, 228 tysięcy a Gibraltar 60 000. Punktów badawczych. Nowy kamuflaż na Austina i zmiany w balansowaniu rozgrywki. Tu sobie zerknijmy. Ba Zao dostaje Bafa do HP o 2000 więcej. Roosevelta dotknął lekki nerf, troszeczkę obniżyli punkty wytrzymałości samolotów. Stalingrad, kolejny nerf do radaru, o sekundę wydłużony. Pietro Pawłowski dostaje nerfa do reload o pół sekundy. I z interesujących mnie okrętów, to tutaj mamy jeszcze informacje o. Bufflo, buff o pół sekundy do przeładowania, no i Yu -Yang, dosyć mocno skarcony przez wszystkie nerfy okręt, dostaje buffa o 10 sekund do reloadu na torpedach, także to jest przyjemna zmiana. To jakieś tam lolki, drugie tiery, no i piątki, to już mniejsza o to. I to chyba tyle, co warto by w tej aktualizacji powiedzieć. Aha, premię za skuteczność bojową. Za okręty tieru 5 do 7 dostaniemy węgiel, za okręty tieru... 8 do 9 dostaniemy 75 stali, a za okręty 10 tieru dostaniemy żeton. Tutaj nazwane jest to atestem noworocznym, więc będziemy mogli te atesty wymieniać na prezenty mikołajowe, 3 atesty na mały, 5 na duży chyba i 7 na ogromny kontener mikołajowy. No i pozostaje liczyć na to, że jakieś okręty premium uda się wychapać za darmo. Trochę zmieniona koncepcja niż w poprzednich latach, ale czy, czy dobrze, czy nie, to już pozostawiam waszej ocenie. Bitwa morska to jest coś, co się robi przy okazji. No i w zasadzie tyle. Czarny Piątek. Saipan, Pomerniusz Oszino, Loyanki, Dunkierka w wersji czarnej. Nowi kapitanowie, nowe szmaty, nowe kamuflaże, nowe odznaki. I co wchodzi do testów? Tutaj mamy również kolejną informację, czyli krążowniki. Panazjatyckie wchodzi zamiennik Kurfursta do testów i zamiennik Habarowska również do testów. No i tyle w tym materiale. Także ja Wam dziękuję za uwagę, zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. A na dziś wszystko. Do usłyszenia, cześć i na razie.